Bardzo dziękuję za przybycie na dzisiejszą konferencję prasową. Przyznaję, że już dość dawne konferencje nie organizowaliśmy w samorządzie gminnym. Zaprosiliśmy Państwa po to, aby poprzez Was przekazać do naszych mieszkańców miasta i gminy Ropczyce informacje o bieżącej pracy samorządu. W szczególności ja będę chciał w kilkunastu zdaniach opowiedzieć Państwu i mieszkańcom miasta i gminy Ropczyce o projekcie budżetu, który przedłużyliśmy i oczywiście o procedurze związanej z uchwaleniem budżetu samorządu gminnego na 2020 rok. Burmistrz Marek Miesiura przekaże Państwu informacje dotyczące odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w 5 miejscowościach. Jesteśmy właśnie na tym etapie kończącym i powie również o przedłożonym projekcie uchwały Rady Miejskiej na najbliższą sesję stanowiącej o wysokości opłat za odbiór nieczystości stałych z naszych gospodarstw od 1 stycznia bieżącego roku. Szanowni Państwo, projekt budżetu, co to takiego jest? Chciałbym raz jeszcze przypomnieć naszym mieszkańcom. Otóż na podstawie stosownych ustaw, między innymi ustawy o finansach publicznych, między innymi ustawy o samorządzie terytorialnym, każda gmina, powiat i samorządowe województwo zobowiązani są do 15 listopada każdego roku przedłożyć projekt budżetu swojej gminy, swojego powiatu, swojego województwa do Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli instytucji, która nas ocenia pod względem finansowym, pod względem wydatków i zgodności z prawem z tych wydatków. I przedkładamy takie projekty budżetu również do biur rad gminy, rad powiatu, czyli radni od tego momentu mogą się zapoznać z projektem budżetu. Projekt budżetu to, szanowni Państwo, nic innego jak prognoza dochodów na następny rok i również zapisane wydatki. Powiem tak, że zaczynamy konsultować ten projekt budżetu Ropczyc na przyszły rok. Te konsultacje to m.in. organizowane obecnie spotkania z mieszkańcami w formie zebrań środowiskowych na osiedlach, w sołectwach. Mówimy właśnie o tej stronie dochodowej, mówimy o wydatkach. Po tej najbliższej sesji w przyszłym tygodniu będą organizowane w naszej gminie debaty nad projektem budżetu na komisjach stałej rady z udziałem oczywiście naszych współpracowników samorządowych i będziemy przedkładali ostatecznie na 20 grudnia opinię do tego projektu budżetu radnym, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinię wszystkich tych właśnie komisji stałych rady i będziemy chcieli, by ten budżet stał się prawem miejscowym na przyszły rok. Szanowni Państwo, co mogę powiedzieć o tym projekcie budżetu? To dla mnie, który przygotowuje projekt budżetu jako obowiązek, każdy wójt burmistrz, to jest jego główny obowiązek przygotować i przedłożyć właśnie projekt budżetu do 15 listopada, to jest jeden z najtrudniejszych projektów budżetu, dlatego że musieliśmy podjąć już na tym etapie trudne decyzje związane z ograniczeniem wydatków, szukając bardzo znaczących oszczędności i w kilku zdaniach chciałbym o tym opowiedzieć. Po pierwsze, uchwaliliśmy podatki lokalne. Czyni to Rada Miejska na wniosek burmistrza i te lokalne podatki w zasadzie pozostały w większości na niezmienionym poziomie od 6 lat. Podnieśliśmy tylko podatki od nieruchomości, które dotyczą większości naszych firm, tych firm, które są zlokalizowane na Czekaju. Wysokość tych podniesionych podatków to 3%. Te 3% tylko i wyłącznie od podatku od nieruchomości pozwoli nam zwiększyć nasze dochody w przyszłym roku o 350 tysięcy złotych. Niezmienne od 6 lat pozostają podatki lokalne takie jak podatek gruntowy, podatek leśny, podatek od środków transportowych. To są te podatki, można by powiedzieć, takie obszarowe. Jeżeli chodzi o podatek transportowy, to uznajemy, że jest tak duża konkurencja w tej branży i w tej dziedzinie, tak rosnące lawinowe koszty, zwłaszcza koszty płac, koszty energii, paliwa,
że podwyższanie podatków to ograniczanie być może w ten sposób też rozwoju tych firm, dla nas dość istotnych i dość ważnych, i dają dużo zatrudnienia i w sumie te przychody do budżetu gminy w granicach 700 tysięcy złotych są też dla nas nie bez znaczenia. Szanowni Państwo, w tym projekcie budżetu na przyszły rok niestety to dotacje i subwencje są większością, stanowią 60%. I to, co wpływa na tą trudność w przyjęciu tego budżetu, o czym przed chwilą mówiłem, że jest to najtrudniejszy budżet, jaki przyszło mi konstruować na przestrzeni ostatnich 25 lat, to przede wszystkim, Szanowni Państwo, zaniżona subwencja oświatowa w stosunku do kosztów oświaty. Państwo przez ostatnie kilka lat przerzucało coraz większe obowiązki na samorządy, przede wszystkim gminne samorządy, przy niezabezpieczaniu stosownej, wystarczającej kwoty subwencji oświatowej. Na przykładzie choćby naszego miasta i gminy, gdzie mamy 4000 dzieci, w tym wychowaniu przedszkolnym i w szkole podstawowej, subwencja na rok przyszły wynosi będzie 24 miliony 500 tysięcy złotych, na okrągło. A wydatki na całą oświatę w przyszłym roku to ponad 49 milionów złotych. Oznacza, że subwencja stanowi tylko 50% niezbędnych kosztów. Ja sądzę, że niedoszacowana dla naszego miasta i gminy subwencja oświatowa to co najmniej połowa tego deficytu, czyli jeżeli brakuje nam drugie 24,5 miliona złotych, to ja bym się zgodził, że 12 milionów i 250 tysięcy to gmina powinna po prostu z własnych dochodów pokryć, ale jednak te brakujące 12,5 miliona obciąża państwo, obciąża rząd, który przeprowadził trudną reformę oświatową poprzez likwidację gimnazjum, to prawda, ale niestety ta reforma gimnazjalna polegała na tym, że dzieci poszły do szkół ponadpodstawowych, czyli powiatowych, ze zmniejszoną pozostającą subwencją w szkołach podstawowych, gdzie koszty generalnie nie zmalały. Wobec powyższego mamy bardzo duże koszty przełożone z tegorocznych podwyżek płac nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli przedszkoli, które pokrywamy w zasadzie w 90% dochodów własnych i niedowartościowana subwencja oświatowa. Jeżeli państwo, rząd, pan premier rządu polskiego mówi o zrównoważonym budżecie i mówi o etapie dobrobytu, w który wchodzi nasze społeczeństwo, sugerując, że raj mamy już na wyciągnięcie ręki, to ja powiem, być może tak, ale to wszystko odbywa się za pomocą kosztów i obciążeń samorządów lokalnych, przede wszystkim samorządów gminnych, bo ta niedoszacowana subwencja oświatowa wyliczona przez związki samorządowe to grupa kwota ponad 12 miliardów złotych. Jeżeli więc też byśmy dodali pewnie zbliżoną kwotę niedoszacowania w powiatach służby zdrowia, utrzymania szpitali powiatowych i ZOZ-ów, no to wyjdzie nam już okrągła kwota 24 czy 25 miliardów złotych i wtedy zupełnie inaczej wyglądałby wtedy budżet państwa. Można więc mówić o doskonałym przygotowaniu budżetu państwa poprzez to, że po prostu się nie da wystarczających środków finansowych poprzez subwencje samorządom gminnym i przerzuca się ten ciężar obowiązków bez środków na oddolne struktury samorządowe, które w oczach lokalnego społeczeństwa, nie mogąc przeznaczyć stosownych środków na rozwój, na to, co wiąże się z taką wyższą wartością w gminach, w miastach życia codziennego, z wyższym poziomem infrastruktury i jego również utrzymania, no to oczywiście w oczach społeczeństwa będziemy tym gorszym na dole rządem, tą wybraną władzą samorządową, która nic nie może. Ja właśnie protestuję przeciwko takim założeniom budżetu państwa, budżetów samorządowych. No nie zgadzam się z tym, że tak niewielkie środki, bo w ramach naszego budżetu, który zaprogramowaliśmy w sumie na kwotę około 130 milionów, dokładnie jest to dochód łączny 129 milionów 737 tysięcy złotych,
no okrągło 130 milionów złotych, to w ramach tego budżetu tylko 6%, nieco ponad 6% środków możemy przeznaczyć na rozwój. Na rozwój, który tak naprawdę sprowadza się do dokończenia inwestycji w przyszłym roku, tych rozpoczętych z tego roku. To między innymi mowa jest o dokończeniu budowy i wyposażeniu hali sportowo-widowiskowej przy szkole numer 1. No to będę chcemy ją jakby oddać do użytku na przełomie pierwszego i drugiego semestru, czyli w okolicach 1 lutego. I trzeba nam na ten cel w przyszłorocznym budżecie ponad 1,5 miliona złotych. Musimy dokończyć budowę, rozbudowę, modernizację oczyszczalni ścieków poprzez naszą spółkę samorządową, jaką jest PUK. I też zapisaliśmy w tym projekcie budżetu 1 milion złotych. Chcemy przebudować nasz lokalny bazar, bo oczywiście no, on wygląda już jak w XX wieku, czy nawet XIX wieku, a otrzymaliśmy wsparcie i dotacje z środków europejskich. I no, wybudujemy też jedno boisko sportowe przy szkole Hekwa, bo też z lokalnej grupy działania, z tych środków europejskich otrzymujemy wsparcie, więc chcemy to wykorzystać. Ale musimy niestety przesunąć na nieokreślony czas zamysł budowy nowego żłobka, tak potrzebnego dla młodych mam w Robczycach i w naszej gminie. Nie stać nas w przyszłym roku na tą inwestycję, która była już doskonale przygotowana. Mieliśmy projekt techniczny, pozwolenie, ogłosiliśmy przetarg. Niestety musieliśmy unieważnić ten przetarg w momencie, w którym otrzymaliśmy dane z Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów w podatkach osobistych, od dochodów osobistych, z PIT, na przyszły rok. Tutaj te dochody, chociaż one są dla naszej gminy na przyszły rok w kwocie około 400 tysięcy złotych większe i wynoszą 20 milionów i 50 tysięcy złotych, to są według naszej analizy i oceny o bez mała 3 miliony złotych zaniżone w stosunku do dynamiki wzrostu tych dochodów w ostatnich latach. Czyli ten dochód, te 400 tysięcy więcej, to jest około 2,5% więcej rok do roku, a liczyliśmy, przygotowywaliśmy się do wzrostu, tak jak w latach poprzednich, w granicach 12,5% wzrostu. Oczywiście no, Państwo wiedzą, że to jest wynik obniżenia podatków dochodowych od osób fizycznych. To jest wynik zwolnienia 8 roczników całkowicie z tego podatku oraz podniesienie kwoty wolnej podatku. To oznacza, że w naszych kieszeniach, w kieszeniach wszystkich pracujących, również w ich rodzinach, pozostaje co miesiąc wyższa kwota w granicach 30-40 zł, ale niestety jak to pomnożymy przez liczbę naszych mieszkańców, to pozostaje niedobór w naszej wspólnej kasie, jakim jest budżet gminy, o około 3 miliony złotych. Dodam jeszcze, że podwyżki cen energii, które już dotknęły samorządy i wynoszą konkretnie 40%, to też musimy doliczyć po stronie wydatków bieżących około 1 milion złotych. Wspomniany deficyt w oświacie i parę innych jeszcze dodatkowych kosztów, których nie przewidywaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, typu znaczące podwyżki minimalnej płacy, bo podwyższana jest o 350 zł, plus oczywiście staż, który w większości nasi pracownicy mają nawet w 20%, to oznacza kolejne setki tysięcy złotych, które nasza wspólnota samorządowa musi w tym budżecie zabezpieczyć. Wobec powyższego, Szanowni Państwo, ten budżet jest w tak niewielkim stopniu prorozwojowy. Tylko te inwestycje, które są kontynuowane i te niewielkie inwestycje w zakresie, o którym wcześniej mówiłem, plus oczywiście no, dość poważna jedna inwestycja drogowa polegająca na przebudowie ulicy Skorodeckiego oraz budową chodnika oświetlenia od ulicy Wiszyńskiego do ulicy Przemysłowej. Realizujemy ją dlatego, że wcześniej złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych i otrzymaliśmy wsparcie w granicach 70% kosztów budowy. Inne drogi, inne chodniki na dzień dzisiejszy po prostu nie mamy takiego zabezpieczenia. Z wielkim żalem muszę to oświadczyć, bo wielu naszych mieszkańców oczekuje, że samorząd, tak jak i do tej pory, wciąż będzie przebudowywał drogi na asfaltowe, będzie budował chodniki, będzie budował oświetlenie uliczne, że będziemy poprawiali to bezpieczeństwo, ten standard życia, który jest nieodzowny.
Rok 2019 kończymy największymi inwestycjami. Nigdy w 30-leciu naszej gminy, naszego miasta nie realizowaliśmy tak potężnych inwestycji w jednym roku infrastrukturalnych. Burmistrz Marek Misiora będzie o tym mówił. Kanalizacja, która nas kosztowała w tym roku 24,5 miliona złotych, oczyszczalnia sieków, o której mówiłem, że nie dokończymy ją w tym roku. Taki był plan i harmonogram. Będziemy kończyć w przyszłym roku. To razem inwestycje około 40 milionów złotych. Hala sportowa, o której mówiłem, która z wyposażeniem będzie nas kosztowała blisko 9 milionów złotych. Oczywiście boiska sportowe, wiele dróg, któreśmy w tym roku też zmodernizowali, nawierzchnia sportowej. To tylko niektóre inwestycje, o których wspominam z tego roku, że był to dobry rok pod kątem właśnie rozwoju cywilizacyjnego naszego miasta i naszej gminy, pod kątem inwestycji. I jakoś tak się dziwnie stało, że tym rokiem, tak dobrym, no kończymy ten samorząd, ten rozwój samorządowy. Bo moim zdaniem przy tych środkach, które mamy, a tak naprawdę samorządność polega na inicjowaniu różnych projektów rozwojowych, to kończymy funkcjonowanie samorządu. Wydaje mi się, że intencją Sejmu poprzedniej kadencji, rządu byłego w tamtej kadencji i obecnego rządu, rządu wybranego w większości przez dominującą partię w Polsce, jest sprowadzenie samorządów lokalnych, zwłaszcza samorządów gminnych, do roli takich terenowych organów administracji państwowej sprzed 30 lat. Wydaje mi się, że pomniejszanie naszych dochodów, niezabezpieczanie wystarczających subwencji do kosztów i nałożonych kompetencji, to tak jakby rząd chciał mieć w terenie, prawda, spójną administrację państwową, podporządkowaną rządowi, a nie niezależne samorządy, które chcą same decydować o swoim rozwoju, o kierunkach rozwoju, projektować różne projekty społeczne, gospodarcze i wedle swojego zamysłu i własnych strategii rozwijać i realizować oczekiwania mieszkańców. Mówię to wielkim żalem, bowiem przez 25 ostatnich lat, będąc w tym czasie w większości wójtem, burmistrzem, sądziłem, że niezaprzeczalnym jest, że najlepsza reforma, którą udało się po czasach minionych w 90 roku zorganizować i wdrożyć w życie, to jest samorząd gminny, bo samorządy powiatowe, przypomnę, powstały 10 lat później wraz z samorządami wojewódzkimi. I na przestrzeni tych 30 lat to wszystko, co w naszych miasteczkach, w naszych miastach, w naszych gminach przede wszystkim udało się nam zorganizować, wybudować, utworzyć, żłobki, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, domy kultury, remizy strażackie, kluby, drogi, chodniki, przede wszystkim różne obiekty sportowe, to jest wszystko rola oddolna, zaangażowania ludzi, społeczników, samorządowców, wielu sołtysów, przewodniczących osiedli, radnych, wójtów, burmistrzów. I mam nagle taki obraz, że tam komuś w górze, w Warszawie, zależy na tym, żeby tą aktywność obywatelską po prostu ograniczyć, a najlepiej ją zapisać w ramy działań państwowych. Polecamy, to masz zrobić i być lojalnym i najlepiej po prostu być cicho. No to jest filozofia, z którą osobiście ja nie bardzo się zgadzam i chciałbym, aby nasi mieszkańcy po prostu o tym wiedzieli, że te oczekiwania, które wyrażają i słusznie, że je mają, i że je wyrażają na zebraniach środowiskowych, nie jesteśmy w stanie spełnić, nie jesteśmy w stanie zrealizować. I chcemy to tłumaczyć na wielu spotkaniach, zapraszamy naszych mieszkańców, chcemy również wykorzystać państwa, dziennikarzy do przekazywania takich form informacji o samorządach, bo szanowni państwo, wszystko jest związane z kompetencjami, ze środkami. Jeżeli nie mamy środków, a mamy obowiązki, to tak naprawdę stajemy się typowym wykonawcą i czy w czyjejś, prawda, służbie. Jesteśmy w roli typowych wykonawców, a samorząd do tej pory nigdy nie był podporządkowany rządowi i miał bardzo szeroką gamę swoich niezależnych kompetencji.
Szanowni Państwo, tyle, jeżeli później po wystąpieniu burmistrza Marka Misiury były do mnie jakieś pytania, to jestem do Waszej dyspozycji. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, tak jak burmistrz, jak wspomniał, ja w dwóch tematach zabiorę głos. Pierwszy temat poruszany już przez burmistrza, zakończenia naszego sztandarowego projektu, naszej sztandarowej inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Brzyzna, Granice, w miejscowości Gnojnica i na ulicach Kolonia i Rzeszowskiej w Robczycach. Ten projekt jest już na ukończeniu. Ja tylko przypomnę, że to zadanie podzieliliśmy na trzy części. Wybraliśmy trzech wykonawców i tak największą częścią tego zadania było wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojnica, gdzie projekt zakładał budowę 35 km kanalizacji sanitarnej, 18 pompowni ścieków oraz dodatkowo wykonanie około kilometra wodociągu. To zadanie realizowała firma Santex Sędziszowa Małopolskiego i wartość tego zadania 11 663 tysiące złotych. Drugie co do wielkości zadanie dotyczyło budowy kanalizacji na osiedlach Brzyzna i Granice. Tutaj wykonawcą była firma Kilbud z Krzemienicy. Zadanie obejmowało wykonanie ponad 22 km kanalizacji i 9 sztuk pompowni i wartość tego zadania 10 milionów 52 tysiące złotych. I najmniejsze zadanie, najmniejsza część dotyczyła budowy odcinka kanalizacji o długości 5,5 km na ulicy Kolonia i ulicy Rzeszowskiej, plus dwie pompownie ścieków jeszcze w ramach tego zadania. Firma Lisbud z siedzibą w Strągowej wykonała i wartość tego zadania blisko 2 miliony złotych. Szanowni Państwo, tak jak Państwo już się orientujecie, no wartość tego zadania była rekordowa, blisko 24 miliony złotych, z czego dofinansowanie, które udało nam się pozyskać na ten cel, w kwocie 8,5 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Tak jak już burmistrz wspominał, kończymy już to zadanie. Jesteśmy na etapie odbiorów technicznych. Umowa, którą zawarliśmy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, przewiduje rozliczenie tego projektu do końca tego roku i taki mamy plan. Natomiast mówimy też o tym w kontekście wskaźników, które musimy zrealizować i które musimy wykazać marszałkowi. No, głównym wskaźnikiem to są oczywiście kilometry wybudowanej kanalizacji i tutaj z tym oczywiście nie będzie większego problemu. Nie mieliśmy tutaj jakichś takich większych trudności. Pogoda nam sprzyjała, wykonawcy mocno się zaangażowali. Mamy wykonany już na dzień dzisiejszy cały zakres rzeczowy. Natomiast to, co nas teraz czeka i nie ukrywamy tego, że jest to największe wyzwanie, to są rozmowy z mieszkańcami mające na celu zachęcenie mieszkańców do tego, żeby mieszkańcy chcieli się przyłączać. Ja tylko podam takie dwie liczby, które znajdują się w naszym wniosku. 3188 to jest liczba, która mówi o tym, ilu my odbiorców ostatecznie zakładamy. To oczywiście mówimy o osobach. Ilu odbiorców zakładamy w ostatecznym rozrachunku, że w ramach tego projektu podłączy się do kanalizacji. To się z kolei przekłada na ilość blisko 750 przyłączy, które w najbliższym czasie firmy wykonujące tą kanalizację będą wykonywać. I to jest taki nasz apel i prośba, którą kierujemy do mieszkańców, że to jest właśnie teraz ten moment, w którym należy nawiązywać kontakty z firmami wykonującymi tą kanalizację w danych osiedlach.
Informujemy o tym na spotkaniach, które teraz odbywamy z mieszkańcami. Ponadto organizowały były wcześniej też takie spotkania informacyjne. Jest to dla nas spore wyzwanie. Oczywiście ten wskaźnik dotyczący ilości odbiorców jest wskaźnikiem rezultatu, który znajduje się w naszym projekcie i my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ten wskaźnik osiągnąć do końca 2020 roku. Także tutaj, korzystając z okazji, raz jeszcze chciałbym zaapelować do naszych mieszkańców o to, żeby nawiązywali kontakt z wykonawcami. Ja już tych wykonawców tutaj Państwu przedstawiałem. Oczywiście mieszkańcy nie są skazani tylko i wyłącznie na tych właśnie wykonawców, natomiast będzie to, myślę, najwygodniejsza i najlepsza forma realizacji tych przyłączy. Te firmy są w tym terenie, te firmy oczywiście zadeklarowały wolę realizacji tej części projektu. Oczywiście no, mówimy o tym też na spotkaniach. Ta część inwestycji to już jest realizowana przez wykonawcę i mieszkańca. To mieszkańcy finansują te przyłącza, mieszkańcy negocjują z firmami. Oczywiście my to też się włączamy na miarę naszych możliwości, przekonujemy też tutaj tych wykonawców, żeby te stawki, które są kalkulowane, myślę, że one są kalkulowane rozsądnie na poziomie faktycznych cen rynkowych towarów i usług, ale rozmawiamy z tymi wykonawcami, żeby te wartości były w miarę jednakowe dla każdej miejscowości. I szanowni Państwo, drugi temat, w którym chciałbym się wypowiedzieć dzisiaj. Oczywiście też informujemy o tym na spotkaniach z mieszkańcami. Jesteśmy już mniej więcej teraz w połowie tych spotkań. Do połowy grudnia planujemy zakończyć całą tą taką kampanię informacyjną związaną ze spotkaniami burmistrza z mieszkańcami naszego osiedli i miejscowości. Szanowni Państwo, nie jest żadną tajemnicą i mówiliśmy o tym już dużo wcześniej i teraz tylko to powtarzamy, że będziemy zmuszeni jako gmina ustalić nowe stawki opłat za odbiór odpadów. Ten obowiązek spoczywa na gminach w związku z artykułem 6k ust. 1 punkt 1 oraz artykułem 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czyli te artykuły generalnie mówią o tym, że to jest obowiązek gminy, ustalenie wysokości tych stawek opłat i ustalenie sposobu pobierania tych stawek, właściwie naliczania mieszkańcom tych opłat. My generalnie, i to burmistrz już też o tym wielokrotnie mówił, trochę się nie zgadzamy z tym modelem, który tak naprawdę wymusza na gminach, na radach gmin podejmowanie tej decyzji, bo de facto jest to decyzja, która wynika z tego, co rynek dyktuje. Państwo już wiecie, bo też o tym mówiliśmy obszernie, że my oczywiście rozpisaliśmy przetarg na odbiór tych odpadów. No i pierwszy przetarg, jeżeli Państwo pamiętacie, informowaliśmy o tym na sesji wrześniowej naszej Rady Miejskiej, musieliśmy unieważnić ze względu na bardzo wysoką cenę. I wtedy Rada Miejska podjęła taką uchwałę, w której zwracaliśmy się z apelem do ministra środowiska o pozostawienie stawki opłaty środowiskowej na niezmienionym poziomie. Ja za chwilę o tym powiem trochę więcej. No, uznaliśmy już w tamtym momencie, że należy wykonać jakiś ruch, skierować taki apel do rządzących. Generalnie uznaliśmy, że musimy mówić o tym głośno, że jesteśmy zaniepokojeni tym, jak gwałtownie te ceny za odbiór odpadów rosną i tutaj wskazywaliśmy, identyfikowaliśmy jedną z takich głównych przyczyn,
No właśnie w tej opłacie środowiskowej, która, Szanowni Państwo, no, gwałtownie rośnie. Ja tylko powiem, że jeszcze w 2017 roku za tonę odpadów niesegregowanych ta stawka wynosiła 120 zł. Dzisiaj ta stawka wynosi 170 zł za tonę odpadów niesegregowanych. No i wiemy już dzisiaj, i stąd był też ten nasz apel do ministra środowiska, że 2020 rok ta stawka gwałtownie rośnie o 60% do kwoty 270 zł. Szanowni Państwo, no tak jak powiedziałem, możemy się nie zgadzać z tym modelem, który narzuca na Rady Gmin obowiązek ustalania tej opłaty, no ale tak to dzisiaj wygląda. My jesteśmy po drugim przetargu, znamy już ofertę, Państwo też ją znacie, bo to jest informacja dostępna. No i doskonale Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że nie jest tanio. My mówimy o tym też uczciwie, że dzisiaj rynek podyktował cenę, która będzie powodowała ponad 100% wzrost tych opłat w przypadku naszych mieszkańców. No ale oczywiście też, jeżeli obserwujemy to całe otoczenie nasze, generalnie kraj, nie jesteśmy wyjątkiem na tej mapie, to jest problem ogólnopolski. On w zależności od województwa, o którym mówimy, jest raz mniejszy, raz większy, natomiast te wzrosty obserwujemy wszędzie i te wzrosty ponad 100%, czyli właściwie drugie tyle, one właściwie są już dzisiaj codziennością. Tutaj pierwszą gminą, która w naszym powiecie rozstrzygnęła taki przetarg, to była gmina Iwierzyce i tam już Państwo sobie też orientujecie się Państwo, ten wzrost był, o ile dobrze pamiętam, 120%. No i teraz może krótko, jak my identyfikujemy, z czego ten wzrost wynika. To jest oczywiście nasza identyfikacja, o której my już mówiliśmy dużo wcześniej. Na pewno mówił o tym burmistrz na sesji wrześniowej, ale teraz powtarzamy to podczas tych naszych spotkań. Ale to też jest coś, co zidentyfikował chociażby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ja tutaj się posłużę ich ustaleniami. Z czego wynikają te wyższe stawki, Szanowni Państwo? No przede wszystkim, i tutaj to nie ulega wątpliwości, gwałtownie wzrastają stawki za przetwarzanie i składowanie odpadów na wysypiskach śmieci. Ja tak na potrzeby dzisiejszego spotkania przeanalizowałem sobie te nasze oferty i Szanowni Państwo, w przypadku przetworzenia odpadów zmieszanych rok do roku, tylko porównując, czyli porównujemy 2019 rok obecny i przyszły rok, ten wzrost w przypadku tych odpadów zmieszanych w naszym przypadku jest 250%. W przypadku przetworzenia odpadów segregowanych ten wzrost jest 350%. Czyli ja porównuję ceny z oferty w stosunku do obowiązujących jeszcze w tym roku. Jak Państwo widzicie, no ten wzrost jest naprawdę gwałtowny. W dzisiejszej tej sytuacji, jaką mamy, oczywiście brakuje konkurencji i to też nie jest nowum. Mamy za mało instalacji przetwarzania odpadów. Mówi się o budowie nowych spalarni, ale tych spalarni w dalszym ciągu jest za mało. I to jest kolejny powód tego, dlaczego te ceny są takie drogie. Po prostu brakuje miejsc, brakuje instalacji, które tymi odpadami mogłyby się zająć. Oczywiście jest bardzo mała ilość firm, które podejmują ten temat odbioru odpadów. W naszym przypadku w pierwszym przetargu mieliśmy dwie oferty, a w drugim przetargu już powtórzonym tylko jedną. I to jest też standard, też zachęcam do tego, żeby śledzić te przetargi. Tak to zazwyczaj się odbywa. Jedna, dwie oferty, w związku z czym no, trudno tutaj mówić o konkurencji. Tych firm po prostu jest zdecydowanie za mało. Tutaj jeszcze posiłkując się tym, co UOKiK przygotował, oczywiście no to już bardziej globalnie, co ma wpływ, no, zakaz importu chociażby odpadów typu plastik i szkło do Chin. Szanowni Państwo, to też nie jest nic nowego. To, o ile się nie mylę, obowiązuje od 2 albo 3 lat i tak naprawdę cała Unia Europejska teraz ma
problem z tym. No i oczywiście my jako członek Unii również się z tym borykamy. No i Szanowni Państwo, to o czym już mówiłem, gwałtowny wzrost opłaty środowiskowej. Najmocniej odczujemy to właśnie w tym roku 2020, gdzie ten wzrost ze 170 zł za tonę obecnie no, podskoczy do kwoty 270 zł. Ja tylko dopowiem, że oczywiście ta nasza uchwała ona została przekazana do Ministerstwa Środowiska we wrześniu tego roku. No i do dzisiaj nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi w tej kwestii. No, liczyliśmy się z tym, nie będziemy ukrywać, natomiast no, też to jest tak identyfikowane przez specjalistów, którzy zajmują się tym rynkiem, że skoro możemy mówić o zamrażaniu cen chociażby energii elektrycznej, to możemy mówić, a przynajmniej powinniśmy mówić i rozmawiać o tym, żeby w sytuacji tak gwałtownych wzrostów być może zastanowić się poważnie nad zamrożeniem tej opłaty środowiskowej no, na jakiś czas. No i teraz jeszcze takie dodatkowe punkty, które z kolei już bardziej my identyfikujemy, z czego bierze się ten wzrost. No, oczywiście mamy dzisiaj taką sytuację, że wzrasta ta ilość odpadów, Szanowni Państwo. W naszym przypadku ten wzrost to jest około 10% rok do roku, gdzie tych odpadów produkujemy globalnie o tyle więcej, ale w przypadku konkretnych rodzajów odpadów, ja dzisiaj nie mam takich precyzyjnych danych, te wzrosty są jeszcze większe. No tu mam na myśli przede wszystkim odpady wielkogabarytowe, gdzie pamiętam przygotowywaliśmy takie zestawienie chyba w ubiegłym roku, gdzie ten wzrost ilości oddawanych odpadów wielkogabarytowych to był gdzieś ponad 200% rok do roku i myślę, że w tym roku byśmy mieli podobną sytuację. Oczywiście mamy do czynienia ze wzrostem kosztów energii, płacy minimalnej. Burmistrz już przy okazji omawiania budżetu o tym mówił. No, wzrost kosztów energii w naszym przypadku to też już jest zapisane w budżecie. To jest dokładnie albo mniej więcej 40%. No i Szanowni Państwo, coś o czym też mówimy głośno, bo to stanowi też problem i ma wpływ na te stawki jednostkowe, to są brakujące w systemie osoby. Może to niezbyt poprawnie stylistycznie o tym mówię, ale dzisiaj ustalając opłatę, my przyjęliśmy zasadę, że ta opłata stanowi, zaraz tutaj przytoczę, żeby się nie pomylić, jako tą metodę ustalania opłaty za gospodarowanie na terenie naszej gminy przyjęto iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wybierając tę metodę uznano, że jest ona najbardziej sprawiedliwa, gdyż ilość powstających odpadów zależna jest od liczby osób je wytwarzających. No i tutaj, Szanowni Państwo, borykamy się od lat właściwie z problemem niedoboru tych osób w systemie. Jeżeli porównamy nasze dane, którymi dysponujemy w naszej ewidencji gminnej, z tymi danymi, które wpływają do nas wraz z deklaracjami, mamy niedobór na dzień dzisiejszy około 4,5 tysiąca obywateli, 4,5 tysiąca osób mamy mniej w systemie, co de facto powoduje, że ta stawka, którą będziemy ustalać, no jest przeliczana na tą ilość osób, które nam te deklaracje poskładały, które się w tych deklaracjach znalazły. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę z tego, że tu nie musimy mówić tak w 100% o jakimś nadużyciu, że tutaj oczywiście mamy do czynienia z osobami, które przebywają gdzieś tam za granicą, które studiują. Natomiast my tak bardzo, bardzo ostrożnie analizujemy sobie ten problem i zakładamy, że około 50%, czyli no myślę, że około 2000 tych osób po prostu w tym systemie nie ma, choć faktycznie te osoby są. I mówimy o tym głośno na spotkaniach z mieszkańcami.
No między innymi po to, żeby pokazać i zaapelować, że również nasza uczciwość, bo tutaj ja się odwołuję do uczciwości każdego mieszkańca, no ma wpływ na to, ile globalnie te nasze stawki, jak one wyglądają. No bo już tak podsumowując, no po prostu każdy z nas musi zapłacić za te osoby, które są tutaj na naszym terenie, wytwarzają te odpady, a de facto nie mamy ich zgłoszonych. Szanowni Państwo, o konkretnych stawkach to ja nie chciałbym dzisiaj mówić, takie tutaj też mieliśmy ustalenia. W najbliższy piątek będziemy mieć sesję Rady Miejskiej. To Rada Miejska ostatecznie będzie zmuszona, bo takiego słowa tutaj chciałbym użyć, do podjęcia tej decyzji. Jeżeli Rada większością podejmie tę decyzję, to wtedy będziemy Państwa już informować o konkretnych stawkach, dokładnych. No na dzisiaj to możemy mówić o tym, że ten wzrost będzie duży, to będzie wzrost ponad 100%. Dziękuję burmistrzowi Markowi Misiurze. Szanowni Państwo, etap ewentualnych pytań, stawianych jakichś wniosków. Bardzo proszę, jeżeli chcieli skorzystać z naszej obecności i dyspozycji, to jesteśmy do Waszej dyspozycji.